Dzień dobry. Tradycyjnie już w niedzielę, prawie tradycyjnie, witam Was z nowym filmikiem. Tym razem jest to taka podwójna inspiracja. Po pierwsze, Florianka na Facebooku apelowała o taki filmik top 10 moich książek, czy które powinien każdy przeczytać. A po drugie, dzisiaj są urodziny Kasi z Przykładańca Kulturalnego, która opowiadała, że lubi oglądać moje filmiki, więc może to taki specyficzny prezent urodzinowy, ale mimo wszystko jakiś tam będzie. Przepraszam, to mój telefon, ktoś czegoś tam chce. To będzie taki cykl, w założeniu ma to być cykl o książkach, do których wracam, bo czasami ludzie się mnie pytają, dlaczego ja wracam do książek, czy nie szkoda mi czasu na czytanie znowu czegoś, co już znam. A ja mimo to mam wiele książek, które czytam niemalże do znudzenia. Znaczy nie do znudzenia, czytam je co jakiś czas. I nie wiem, to tak jakby pytać kogoś, dlaczego wraca do starych przyjaciół, skoro poznaje ciągle nowych ludzi. Po prostu ja bez tych książek nie umiem żyć. I rozumiem ludzi, którzy zamiast jeździć co roku w nowe miejsce, po prostu wracają jak bumerang do miejsca, które dobrze im się kojarzy, którym naprawdę odpoczywają. I jedną z takich książek, przy których zawsze odpoczywam, chociaż to jest specyficzny odpoczynek, jest Pan Wołodyjowski Henryka Sienkiewicza. Książka kupiona przez moich rodziców ma 43 lata, będzie miała w tym roku. Oczywiście trzeci, ostatni tom trylogii pisanej ku Krzepieniu Serc. Jest to moja ukochana część trylogii. Muszę się jeszcze kiedyś zmierzyć raz z Potopem. Poczytałam go już kilka razy, ale ciągle mnie nie zachwycił, chociaż film ostatnio jakoś się do niego przekonałam. Pan Wołodyjowski jest moim zdaniem najpiękniejszą książką z całej trylogii. Zawsze na końcu płaczę. Za pierwszym razem jak czytałam, to dostałam normalnie spazmów. Zaczyna się wizytą u kmiciców, u Andrzeja i Oleńki, już szczęśliwie poślubionych i spodziewających się pierwszego potomka. I przyjeżdża do nich przyjaciel z taką chujobową wieścią, a mianowicie taką, że ich dobry przyjaciel, druh z pola walki, Michał Wołodyjowski, tuż przed ślubem stracił swoją ukochaną kobietę. Anusia Bożobrzochata Krasieńska, podopieczna księżnej Gryzeldy Wiśniowieckiej, no po prostu sytuacja polityczna i wojny odkładały ten ślub, a jak już para jechała, żeby się szczęśliwie połączyć, to Anusia zmarła. To bardzo załamało Michała, bo on nigdy nie przekładał swoich interesów nad Rzeczpospolitą, ale bardzo pragnął się ożenić. I jest tak załamany tym, że jego ukochana umarła, że po prostu wstępuje do klasztoru. Ale Zagłoba, pan Zagłoba nie jest w ciemię bity i robi najazd na klasztor, podstępem Michałka wyciąga. Zbliża się sejm elekcyjny, poza granicami Rzeczpospolitej źle się dzieje. Wszystko wskazuje, że niedługo będzie nowa wojna. No i Michał, jak już raz został wydarty z tego klasztoru, to nie myśli tam wracać. W domu swojego przyjaciela Kettlinga się zatrzymują wszyscy, ponieważ no, cała Warszawa jest zapchana z powodu zbliżającej się elekcji. I przyjeżdża tam również siostra Michała z dwiema pięknymi pannami, Krzysią i Basią. Najbardziej do gustu przypada Michałowi Krzysia, która jest taką, no trochę jest taką mimozą. Znaczy ona jest śliczna, taka kobieca, eteryczna. Bardzo dobrze się Michałowi z nią rozmawia, bo często milczy i nie jest taka płocha jak Basia. Basia jest nazywana przez Zagłobę hajduczkiem, bo faktycznie w głowie jej jedno oręż i wojenka, nawet ustrzeliła tatarzyna kaczym śrutem. No i Zagłoba by najchętniej widziała Basię u boku Michała, ale Michał chce Krzysię. No i nawet się sekretnie zaręczają i słuchajcie, dzieje się rzecz straszna, bo Michał wyjeżdża na Kresy, a do domu wraca Kettling i bardzo przypadają sobie z Krzysią do serca. Krzysia nie chce zawieść danego słowa, nie chce zerwać zaręczyn, więc postanawia jakże odważnie iść do zakonu. Michał się wścieka,
chce ubić Ketlinga. Ketling odrzucony przez Krzysię w ogóle wraca do ojczyzny, bo jest Szkotem zresztą. I tutaj zapowiada się ogromne mordobicie, ale na szczęście wszystko się układa. Michał się lituje nad nieszczęśliwie zakochanymi, a jemu oświadcza się Basia, którą on przyjmuje. Znaczy, nie lubię Michała w tym momencie, bo po prostu bardzo jest zmienny. Mówi się, że to kobieta zmienną jest, ale tu Michał jedna. Dobra, była chwila przerwy, bo musiałam wpuścić kota mojego małego mordercę, dumnego z upolowania sikorki. Więc stanęliśmy na tym, że okazało się, że Basia kocha Michała. Michał stwierdził, że się z nią ożeni, bo również ją kocha. Bardzo szybko mu się to zmieniło. I później mamy przerwę w akcji powieści. Mija ponad 4 lata. Michał ma objąć stanicę Chryptyjów na Kresach, odbudować ją i zorganizować tam taką pierwszą linię obrony granic. Przepraszam. I Basia z panem Zagłobą ruszają do Chryptyjowa, aby tam żyć. Chociaż Michał nie za bardzo jest z tego powodu zadowolony, ale tak naprawdę może on komendantem jest w wojsku, ale tak naprawdę rządzi jego żona. I wyjeżdżają na te Kresy. Basia nie jest taką lelują. Ona się tam fantastycznie sprawdza, chce walczyć, bierze udział w wycieczkach, w walkach. Żołnierze ją kochają właśnie za ten hart ducha. A w Chryptyjowie poznajemy naprawdę fantastyczny taki przekrój różnych ludzi. Wszystkich, którzy doświadczyli wojny, doświadczyli straty ukochanej osoby. I Basia jest dla nich po części jak matką, po części komendantową, po części ukochaną córką i maskotką. W Chryptyjowie poznajemy również tajemniczego pana Melechowicza, dowódcę oddziału Lipków, który okaże się, że będzie śmiertelnie zakochany w Basi, a tak naprawdę jest potomkiem słynnego Tuchajbeja. I on bardzo by chciał być hetmanem tych wojsk tatarskich, ale no władza się na to nie zgadza. I w momencie, kiedy on się dowiaduje, że przepraszam, że musi być pod dowództwem Polaka, to postanawia uciec do swoich. Uciec do swoich, zabierając Basię, którą kocha do utraty tchu. W międzyczasie pojawia się rodzina Nowowiejskich, syn Adam Nowowiejski, grany zresztą przez pana Perepeczko w genialnej ekranizacji, kocha się w takiej młodej dziewczynie Zosi Boskiej. Fantastyczny wątek. Mnie on zachwyca, ale o tym zaraz. I do Chryptyjowa przyjeżdża jego ojciec z córką. Okazuje się, że pan Nowowiejski wiedział, że tak naprawdę pan Melechowicz jest synem Tuchajbeja i pobił go kiedyś i wypędził z domu, to znaczy pobił, Melechowicz uciekł, kiedy obłapiał jego córkę, a Basia w swojej naiwności mimo wszystko uważa, że tak naprawdę Azja kocha Ewkę i tylko boi się jej ojca, więc wszyscy razem wyruszają odwieźć Ewkę do rodziny i właśnie wtedy Azja realizuje swój szatański pomysł, chce uprowadzić Basię i zemścić się za krzywdę na ojcu Ewki. Basia od niego ucieka, ale on ją goni. Basia traci po kolei konie i w pewnym momencie do domu już brnie przez śniegi. To jest bardzo piękna scena, ja bardzo lubię to, jak ona już nie ma siły brnąć przez te zaspy, ale chce umrzeć bliżej swojego ukochanego Michała. Azja, kiedy dowiaduje się, że nie udało jej się umrzeć w drodze, tylko dotarła do swojego męża, jest wściekły. A w ogóle nieudany zamach na jej cnotę kończy się tym, że on pali do gołej ziemi miasto. Zabija brutalnie pana Nowowiejskiego, a Ewkę i Zosię zabiera w Jasyr i już do końca życia będą żyły w pohańbieniu, w tureckiej niewoli. Basia tymczasem bardzo ciężko choruje, ale udaje jej się z tego wyjść, natomiast Adam chce pomścić ojca, siostrę i narzeczoną i tak naprawdę idzie po prostu na sułtańskie ziemie po zgubę, bo już jest oszalały z rozpaczy. Naprawdę poruszający wątek, pokazujący taką brutalność tamtych czasów.
Zresztą był już ślad w Ogniem i Mieczem, kiedy Jan Skrzytuski podejrzewał, że Bohun zhańbił Helenę, czy też została zhańbiona podczas zdobywania Baru. I tutaj w ogóle nie ma znaczenia to, że to nie jest wina tej kobiety, ona jest już po prostu stracona dla świata. Nie ma dla niej nadziei w cywilizowanym świecie. Jedynie co, to może pójść do klasztoru. Tymczasem faktycznie zbliża się wojna. Michał dostaje przydział do obrony Kamieńca. Udaje się tam razem z Kytlingiem. Pomimo protestów jadą z nimi ich żony, i Krzysia i Basia. I to jest najgłupsze. W ogóle za każdym razem, jak czytam tę książkę, to mam nadzieję, że jednak Michał nie złoży tej przysięgi, że będzie bronił do ostatniego tchu tego zamku. To właśnie z tych końcowych scen pochodzi to słynne nic to. I ta scena pogrzebu jest bardzo, bardzo przygnębiająca. Znaczy, mam wielki żal do Sienkiewicza, że tak to skończył. Wiem, że to jest spoiler, ale wydaje mi się, że nie ma obecnie nikogo w miarę kulturalnego, który nie wiedziałby, jak się kończy pan Wołodyjowski. Znaczy, jest nadzieja dla Rzeczpospolitej, ale nie ma za bardzo nadziei dla Basi, która straciła swojego ukochanego, bo dla niego ważniejsze było słowo dane ojczyźnie i Bogu. A musiał zginąć dlatego, że po prostu ważniejsze były pieniądze kupców kamienieckich, którym to niszczyło majątek, więc oni się woleli dogadać z wrogiem. No takie to przykre. Nadzieją jest Sobieski, który jeszcze nie jest królem, ale daje nadzieję na to, że kiedyś odbierzemy kamieniec wrogowi. No, piękna książka. Naprawdę dla mnie jest ona tak piękna, tak złożona, tak wielowątkowa. Ja za każdym razem ją czytam i właśnie dlatego czytam ją wiele razy, bo znajduję w niej jakieś nowe wątki. Za każdym razem coś innego mnie szczególnie uderza. Raz to jest właśnie ta pełna determinacji wędrówka Basi. Innym razem to jest wątek Adama i Zosi. Innym razem no, to jest smutny los Azji Tuchajbejowicza, który owszem zasłużył sobie na to wbicie na pal z ręki Adama, ale no, to nie odwróciło krzywd, które wyrządził. Także do pana Włodyjowskiego wracam średnio raz na rok, czasami rzadziej, czasami częściej. Bardzo wam polecam w ogóle czytać klasykę i takie starsze książki, które są rzadziej wznawiane, bo pan Włodyjowski chyba ostatni raz był wznawiany w takiej lekturowej serii z opracowaniem dla idiotów, ale każdy ma to na półce, albo w każdej bibliotece jest i nie ma wymówki, że nie ma skąd wziąć tej książki. Mnie się kiedyś wydawało, że każdy ma trylogię Sienkiewicza w domu, okazuje się, że nie, ale no, bo Boże kochany. Także mam nadzieję, że was zachęciłam do pana Wołodyjowskiego. To jest naprawdę nie tylko wojenna książka. Może Sienkiewicz używa historii w sposób instrumentalny bardzo, ale pięknie pisze o miłości, a ja lubię takie wątki. I teraz muszę się w końcu wziąć za rodzinę Połanieckich Sienkiewicza, więc trzymajcie kciuki. Życzę wam miłej niedzieli, miłego dnia i bardzo dobrego tygodnia. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa.